Cześć, to znowu my, Magda i Gosia z fitestujemy.pl. Dzisiaj opowiemy Wam, jak wybrać dobry klub fitness, czym się kierować, na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim, jeśli idziecie pierwszy raz do klubu fitness, skorzystajcie z pierwszej darmowej wyjściówki. Dobry klub fitness powinien taką oferować. Jest to dla nas możliwość, abyśmy przetestowały klub, zanim zdecydujemy się na zakup karnetu. Sprawdźcie także na samym początku dojazd oraz lokalizację klubu. Bardzo ważne, żeby klub znajdował się bądź blisko Waszego miejsca zamieszkania, bądź blisko pracy, bo wtedy będziecie mieli po prostu większą motywację, aby do niego pójść. Na taki nasz test warto się wybrać w godzinach szczytu, kiedy jest największe obłożenie. Wówczas sprawdzicie, czy nie będziecie musieli długo czekać na sprzęt, bo szkoda czasu na to. Popytajcie także znajomych, być może ktoś z nich chodzi już do tego klubu, popytajcie członków tego klubu, sprawdźcie także jakieś informacje w internecie, zróbcie po prostu research. Bardzo ważny jest grafik fitness, grafik zajęć fitness oczywiście. Zobaczcie, czy wolicie chodzić rano, czy po południu. Zastanówcie się nad tym i wybierzcie ten klub, który będzie oferował zajęcia w godzinach, które Wam odpowiadają. W dobrych klubach znajdziecie zarówno zajęcia rano, wieczorem, jak i w weekendy. Sprawdźcie także, czy klub oferuje Wam jakieś dodatkowe atrakcje, typu basen, masaże, spa. Być może warto troszeczkę dopłacić za taki luksus. W niektórych klubach możecie nawet w ramach karnetu zjeść śniadanie. Dokładnie, bądź wypić jakieś energetyczne napoje czy soki, które są w ramach karnetu oferowane. W dobrym klubie fitness bardzo ważny jest personel. Musi być wykwalifikowana kadra, która nam podpowie i będzie dbała o nasze bezpieczeństwo. Instruktorzy muszą się znać na tym, co robią, muszą sprawdzać, czy dobrze wykonujemy ćwiczenia, żebyśmy nie narazili się na kontuzję. Fajnie też, jeżeli klub zatrudnia serwis sprzątający, bądź po prostu jakąś osobę, która na bieżąco sprząta ewentualnie jakąś rozlaną wodę czy kurz, no bo wiadomo, nikt nie chce ćwiczyć na brudnym, popsutym sprzęcie. Najważniejsza jest atmosfera i przede wszystkim na to zwróćcie uwagę, bo po tym poznacie, że klub jest naprawdę fajny i warto do niego wracać. I pamiętajcie, że atmosferę budujecie także Wy sami. No i nie utrudniajcie treningu innym, zajmujcie się swoim treningiem. Powodzenia!